Jesteśmy w niezłym anturażu tu. Kury ganiają, kogut jest, konik, psy, koty, osioł. Może i krowa by się znalazła. Kupy wszelkiego rodzaju naokoło nas. Jak się tu czujesz? My dwie miejskie panie. Cudownie się tu czuję. Dla mnie zawsze widok wolnych zwierząt, szczęśliwych, poza klatkami, jest źródłem radości i jakiegoś takiego wzruszenia. I kiedy się bliżej podejdzie do tych zwierząt, obcuje z nimi i popatrzy na nie w taki sposób, jak patrzymy na nasze domowe psy, to też uświadamiamy sobie wtedy, jak strasznym okrucieństwem jest chów przemysłowy i to wszystko, co człowiek robi zwierzętom, traktując je właściwie jak przedmioty. Także jestem tu bardzo szczęśliwa, nic mi nie przeszkadza, kury są spokojne. No super. Kogut grzeczny? To nas rządzi, grzeczny to może nie, ale godny. Czy chołubisz w sobie takie marzenie, że kiedyś na emeryturze, o ile w ogóle aktorzy mają coś takiego jak emerytura, wyprowadzisz się na wieś? Twoi rodzice mieszkają pod Krakowem. Tak, wynieśli się rzeczywiście. Mój dziadek postawił ten dom, mój dziadek był rzeźbiarzem i uciekał trochę z Krakowa, potrzebował spokoju i rzeczywiście przy Ojcowskim Parku Narodowym postawił taki dom pracownie skromny. W tej chwili rodzice tam mieszkają. Wiesz co, parę lat temu wydawało mi się to kompletnie niemożliwe, bo jestem typem miejskim, ja lubię się umówić na kawkę, iść sobie z psem do pobliskich sklepików, zrobić sobie zakupy pod domem. Lubię to, że do swojego teatru mogę jechać na rowerze albo przejść pieszo, więc wydawało mi się to niemożliwe i tylko bardzo pielęgnowałam to, żeby często wyjeżdżać z miasta. Ale przyznam, że z wiekiem, to jest chyba naturalne, coraz częściej myślę o tym, że to jednak byłoby możliwe, albo żeby przynajmniej mieć takie, nie mam takiego miejsca, ale żeby mieć takie swoje miejsce w przyrodzie, mieć swoją studnię głębinową i żeby móc tam po prostu w razie czego też uprawiać swój ogródek. Nie zanudziłabyś się? To znaczy, wiesz, musiałabym pewnie wyjeżdżać i w tej chwili bym się pewnie na dłuższą metę zanudziła, ale ten czas przestoju też pandemicznego uświadomił nam, ja starałam się jak się tylko dało, znajomi raz nam odstąpili na chwilę swój dom i siedzieliśmy tam dość długo, dzieci miały naukę online i byłam tam szczęśliwa, ale no ja uwielbiam swój zawód, więc oczywiście przynajmniej na razie nie wyobrażam sobie, żeby nie grać. No w filmie to akurat nie ma problemu, bo to się przyjeżdża na projekty, można wracać na wieś, ale teatrem trzeba być związanym tak jakby non-stop, czy też może z małymi. Tak, więc nie, no na stałe na razie byłoby to niemożliwe. Poza tym ja naprawdę lubię też miasto. Czyli zawsze w swoim życiu, nawet kiedy nie miałam swojego domu, tylko coś wynajmowałam, to były stare mury i lubię takie dzielnice, w których się czuje czas i stare drzewa tam rosną i tak dalej, więc takie klimaty lubię, ale no tak, lubię miasto, natomiast coraz więcej potrzebuje przyrody.